Tak, i coś przerwało po prostu kręcenie akurat, ale pewnie czekacie na moment, właśnie, w którym opowiem, dlaczego ten kamień jest dla mnie wyjątkowy. To powiem wam, że po prostu dlatego, że pierwszy raz wtedy zagrałem na PlayStation jedynce, to był dla mnie taki wyjątkowy moment. Yy, że to tak wszystko działa. Wcześniej wiadomo, że na jakimś takim śmiesznym sprzęcie się operowało, takim, który jakby nie jest zbyt dobry, no chociaż teoretycznie jakoś można było się do tego przyzwyczaić. Mało tam było i tak widać wszystkiego, ale, ale jakoś tak się cieszyło, że to i tak pasuje do otoczenia, a potem jak się zobaczyło tego PS1, no to jednak to nie no, to się mówi, że to po prostu jest niemożliwe, nie? Że to się tam wszystko rusza, nie? że te piksele to już jednak widać zamiast głowę na przykład normalnie czyją się, a nie na przykład jakieś kropki, nie. O, no to było coś takiego wyjątkowego i właśnie co zapadło z mojej, w mojej pamięci, i dlatego, że był pamiętny ten moment, to właśnie ten kamień mi o tym będzie przypominał, właśnie i uważam, że właśnie dlatego jest wyjątkowy. Pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie mi napisać jakiś komentarz, to śmiało, nie bójcie się, przyjmę na klatę nawet te negatywne, chociaż akurat nie spodziewam się, że takie będą w ogóle. I tyle. no. Jeżeli macie jakiś do mnie też ten, chcecie mi coś powiedzieć, to możecie do mnie napisać wiadomość osobistą, nie ma problemu. Pozdrawiam Was serdecznie.